Ekscelencjo księży biskupie, czcigodni księża, siostry, bracia i siostry w Chrystusie. Moje przedłożenie, duszpasterskie aspekty przyjęcia darów Ducha Świętego. I na sam początek warto sobie uświadomić, że nie działa. A jednak. Zaraz pomogę. To będę prosił o przerzucanie najwyżej. To poproszę o właśnie. Sama nazwa, bierzmowanie, to jest w języku polskim ewenement. Ja prześledziłem w różnych językach nazwę bierzmowania i w zasadzie tylko w języku polskim mamy umocnienie. Umocnienie i bierzmo, samo słowo bierzmo pochodzi z języka staropolskiego i to jest ta belka, która podtrzymuje strop, która wzmacnia całą budowlę. I stąd też myślę, że mamy bardzo dobre wskazanie na istotę tego sakramentu. To jest ta środkowa belka tutaj, to bierzmo. Teraz coraz częściej w tych nowych domach są takie belkowania. Już nie ma wielkiej płyty, także widać, wracamy, widać do źródeł. Jeśli już chwyciło. Jeśli chodzi o to bierzmowanie, to ładnie to w nazwie wygląda. Natomiast w praktyce ja na początek chcę powiedzieć o takiej dewaluacji sakramentu bierzmowania. Tutaj jest niestety znany cytat, który funkcjonuje zwłaszcza wśród kandydatów do bierzmowania i bierzmowanych. I to jest smutne, bo zostają później puste kościoły i takie nastawienia antyklerykalne po bierzmowaniu. I trzeba by się zastanowić, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy, ponieważ jak się okazuje już... Poproszę następny. No, mamy tu problemy techniczne. Ponieważ same istoty, jeśli chodzi o bierzmowanie, to przecież i to umocnienie, i to zakorzenienie powinno nas wzmocnić. Natomiast jest coś odwrotnego. Co się dzieje, że ten piękny ideał, że to wszystko, co znamy, przecież z historii Kościoła, od czasów przecież zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, że to wszystko, zwłaszcza w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, tak się zmienia na niekorzyść. W związku z tym, bez względu na to, czy to będzie sprawa przed bierzmowaniem, czy po bierzmowaniu, już w latach 70. badania Piwowarskiego pokazały, że jest to coś dodatkowego do życia chrześcijańskiego. I same rodziny, same środowiska najbliższe bierzmowanym pokazują, że to jest taka sprawa powszednia, nie jest to nic nadzwyczajnego. I ten powierzchowny i formalny charakter właściwie ciąży już na bierzmowaniu od lat 60., 70., niezależnie od soboru, można powiedzieć, tu zamiast odnowy, zamiast odbudowy, to mamy ten problem. Ja to nazwałem dewaluacją w odróżnieniu od ewaluacji. W związku z tym można na początek kilka takich ogólnych, można powiedzieć, przyczyn pokazać. Najpierw to przygotowanie do bierzmowania jako cel sam w sobie. Przygotowanie do sakramentu, najważniejsze, pozdawanie wszystkiego, bierzmowanie i potem wszystko z głowy i już się nie pamięta ani nie przeżywa. Biskup w centrum celebracji sakramentu Ducha Świętego bardzo często... Uważ, żeby nie wyłączyć. Bardzo często okazuje się, że bierzmowanie jest takim dodatkiem do wizytacji, do jubileuszu parafii. W związku z tym, jak przyjedzie biskup i jednocześnie ma bierzmowanie, to zmienia się tutaj akcent. Brak zainteresowania rodziny, przyjaciół, sąsiadów bierzmowanego, praktycznie bez echa.
ważniejsze przygotowanie w szkole niż w parafii, to przeniesienie katechezy do szkół w swoich wszystkich zaletach pociągnęło również przeniesienie w dużej mierze ciężaru przygotowania do klas szkolnych. W związku z tym zamiast w parafii, zamiast w grupie rówieśniczej w parafii, przygotowanie jest w grupach w klasach szkolnych, czyli z różnych parafii. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to formalne przygotowanie, nacisk na indeksy, zaświadczenia, obowiązkowe nabożeństwa, no i później egzamin sam w sobie najważniejszy. Niektórzy mówią, że jak już zdam egzamin, no to jestem po bierzmowaniu. Inne jeszcze przyczyny takiej dewaluacji życia chrześcijańskiego po przyjęciu sakramentu bierzmowania, tam były problemy przed, tutaj jest po, brak związku z chrztem i z Eucharystią, bierzmowanie jako coś zupełnie z innej planety, zniechęcenie formalnym przygotowaniem i celebracją sakramentu bierzmowania, młodzież, która właśnie została jakoś tak odsunięta na bok w tym bierzmowaniu, czy zdała egzamin, wszystko się udało, no i potem rzeczywiście napięcie spada i właściwie potem już bierzmowania nie ma. Brak dalszej formacji po przyjęciu sakramentu umocnienia chrześcijańskiego, brak wsparcia w świadectwie Ewangelii ze strony przede wszystkim tej rodziny, najbliższego otoczenia i parafii, oraz to, co mamy już w wielu innych problemach duszpasterskich, laicyzacja, wpływ mediów, czy też wręcz zgorszenie albo ze strony Kościoła, albo też ze strony ludzi. Dalej. To jest z katechizmu Kościoła katolickiego, więc jako pokazanie z kolei ideału, czym jest bierzmowanie. I można tutaj od razu wejść bardzo poważny problem z przygotowania do bierzmowania i jednocześnie przygotowania do sakramentu chrztu świętego i małżeństwa. Cały problem polega na tym, że dzisiaj ze strony duszpasterskiej bierzmowanie jest warunkiem bycia chrzestnym i przyjęcie sakramentu małżeństwa też wymaga, żeby było bierzmowanie. Bywa, że nie jest ono wymagane, ale przede wszystkim jest to taka konieczność. Czy to jest jednocześnie porażka w duszpasterstwie, że coraz więcej osób niebierzmowanych nie jest rodzicami chrzestnymi, czy też nie ma ślubu kościelnego? No to jest pytanie szersze, nie tylko w kontekście bierzmowania. W związku z tym, jeśli to przygotowanie do sakramentów świętych będzie jako cel sam w sobie, bo bardzo często jest to tylko gdzieś tam spotkanie w zakrystii, kilka minut i potem kartka, żeby można było przystąpić do bierzmowania w katedrze i możliwość przyjęcia sakramentu małżeństwa, albo też ułatwienie w ten sposób, żeby można było zostać chrzestnym. No, to nie jest przykład zaangażowania i świadomego kroczenia drogą zbawienia, to co mamy w bierzmowaniu. W związku z tym, co jest ważniejsze, czy przygotowanie przed bierzmowaniem, czy formacja po bierzmowaniu? No jedno i drugie. I tutaj widzimy pewne wady, i tutaj widzimy pewne problemy. W związku z tym, tu jest też związek, bo i lepsze przygotowanie przed bierzmowaniem, to też i formacja po bierzmowaniu, to już jest inna świadomość. W związku z tym, w katechezie trzeba podkreślić, że to nie jest tylko przygotowanie do bierzmowania, a potem już właściwie nie ma żadnego sakramentu, tylko tak naprawdę to dopiero się zaczyna od bierzmowania życie dojrzałe, życie umocnione, życie Duchem Świętym. I przy okazji, jeśli mówimy tutaj o relacjach do innych sakramentów, to właśnie małżonkom, którzy nie byli u bierzmowania, bardzo łatwo jest pokazać, czy łatwiej jest pokazać, że popatrzcie, przecież wasz ślub jest początkiem dopiero małżeństwa. Dopiero po ślubie właściwie zaczynacie coraz bardziej być jednym ciałem. Dopiero po ślubie zaczyna się wasze małżeństwo. W związku z tym, jeśli przy okazji tutaj przed ślubem jest bierzmowanie, to na takiej samej zasadzie, że bierzmowanie tak samo będzie całe życie
towarzyszyć Wam, tak samo będziecie w Nim wzrastać, jak chcecie wzrastać w miłości małżeńskiej uświęconej sakramentem małżeństwa. Także przy okazji można jednak coś dobrego też zrobić. W związku z tym przejdźmy teraz do praktyki życia chrześcijańskiego. Na co zwrócić uwagę w przygotowaniu do bierzmowania? Otóż te dotychczasowe spotkania gdzieś tam w salce katechetycznej, już nie mówię o katechezie szkolnej, ale to co dotyczy bierzmowanych w parafii, czy z duszpasterzem, czy z proboszczem, to nie może być tak jak do tej pory tylko skupione na samą katechezę, ale musi być znacznie bardziej rozbudowane. Muszą być tutaj te środki wybrane, aktywne, żeby ze strony Pisma Świętego chociażby wprowadzić, czy lekcję Divina, czy krąg biblijny. Nawet bardzo dobrze wychodzą wśród młodzieży przygotowujących się do bierzmowania celebracje liturgiczne w oparciu o różnego rodzaju formy dramatyczne i tak dalej, żeby to było bogatsze niż tylko zwyczajna katecheza, niż tylko zadanie do domu nauczenia się kolejnych kilkudziesięciu pytań do bierzmowania i zdać je. Więc rozbudowanie tutaj form będzie na pewno korzystne także później w przyjęciu darów Ducha Świętego. A co potem, po bierzmowaniu? Otóż można tutaj wykorzystać bardzo wiele form, które znamy z teologii pastoralnej, znamy z praktyki duszpasterskiej, w tym odnowieniu i lepszym życiu darami Ducha Świętego. Trzeba by nadal formułować tych ludzi już po bierzmowaniu w duchu przede wszystkim wspólnoty Kościoła, parafii, i włączyć tutaj już bierzmowanych do liturgii, do różnego rodzaju posług, przede wszystkim do świadectwa życia chrześcijańskiego i wykorzystać bierzmowanie w duszpasterstwie specjalnym. Jak można jeszcze same dary Ducha Świętego wykorzystać w parafii? No tutaj mam przykład akurat ostatniego roku miłosierdzia, jak łatwo można nawiązać te znane 7 darów Ducha Świętego do uczynków miłosiernych co do ciała i co do ducha. Jak widać, bardzo dobrze to można połączyć w całych programach rocznych w parafii. I to, że akurat się skończył rok miłosierdzia, wcale nie znaczy, żeby nie można było jeszcze wykorzystywać te dary Ducha Świętego. Cały czas chodzi o zintensyfikowanie tu starań duszpasterskich w tym przygotowaniu i później w praktyce po bierzmowaniu, żeby ten dynamizm cały czas był związany z życiem parafialnym. Żeby to nie było tak, jak tutaj podałem, takie zakopanie talentów, zakopanie darów Ducha Świętego, no i czekanie całymi latami, całymi dziesiątkami lat, kiedy to znowu gdzieś tam się pojawi potrzeba życia według Ducha Świętego. Więc trzeba potraktować tych ludzi młodszych i starszych po bierzmowaniu jako tych, którym trzeba pomóc te talenty odkopać. W związku z tym, jakie tu można podać szczegółowe propozycje duszpasterskie do przyjęcia darów Ducha Świętego u bierzmowanych już, żeby zobaczyć to rzeczywiste działania w ich życiu, tych mocy, tych łask, które znamy z Wieczernika. Sformułowałem ten program taki po bierzmowaniu w takie 3 hasła, czy w takie 3 tezy, na które warto zwrócić uwagę później już w pracy duszpasterskiej po bierzmowaniu. To, co już wspomniałem wcześniej, przyjęcie darów Ducha Świętego zamiast przyjęcia bierzmowania. W związku z tym treść zamiast formy.
nie to, że kończy się wszystko w momencie, kiedy biskup pojedzie i skończą się dekoracje i fanfary, ale rzeczywiście te dary Ducha Świętego mają działać. Tu jest ważniejsza treść niż ta oprawa zewnętrzna bierzmowania. Druga rzecz to wspólnota zamiast biurokracji. No to biurokracja może to jest takie powiedziane na wyrost, ale tu chodzi o to, żeby duch był zamiast litery, żeby nie zwracać uwagi na te sprawy formalne, na te sprawy związane z indeksami, zaświadczeniami, kontrolami i tak dalej do bierzmowania jako warunek. Jeśli to będzie realizowane we wspólnocie, tak jak za chwilę pokażę jeszcze, to rzeczywiście tutaj duch będzie ponad literą. I trzecie hasło takie w tym przygotowaniu, po bierzmowaniu, to, że bierzmowanie nie jest jedynym sakramentem, nie jest w przygotowaniu celem, ale jest swoistym środkiem. To mamy patrzeć szerzej. Później przecież i chrzest, i Eucharystia, i sakrament pokuty, i właśnie bierzmowanie jako całość. Zmierzamy do tego, aby stworzyć życie chrześcijańskie w całym swoim bogactwie, a nie skupić się tylko na chrzcie, czy skupić się tylko na sakramencie Ducha Świętego. A zatem pokazać cel, pokazać zbawienie, pokazać ten cały dynamizm, a nie tylko poszczególny środek do tego celu, jakim jest formalne przyjęcie sakramentu bierzmowania. Popatrzmy teraz na kilka propozycji związanych z samymi darami Ducha Świętego. Dar mądrości, pierwszy z tych darów, bardzo, bardzo ważny dzisiaj, bo łączy w sobie prawdę, poznanie i miłość. To, co właściwie jest wielkie w osobie ludzkiej. W związku z tym ludzie, którzy gonią za światem, ludzie, którzy są zafascynowani tylko sprawami materialnymi, muszą zobaczyć coś więcej, że bez mądrości, która jest ponad inteligencją, która jest czymś więcej niż tylko zdobywanie wiedzy, jest połączona z miłością, właściwie nic bez tego dalej nie da się zrobić. Dar rozumu, zrozumienie prawd wiary, poznanie prawdy objawionej w kontekście tego, co się dzieje naokoło w świecie. Technika, możliwości materialne, a brakuje tutaj tego, co jest istotne ze strony duchowej, nadprzyrodzonej, poznanie prawdy. W związku z tym rozum w znaczeniu daru Ducha Świętego to nie tylko funkcja rozumności i intelektualnej sprawności człowieka, ale coś więcej, żeby i w życiu, i w wieczności zobaczyć. Dar rady to jest dzisiaj też pokazanie tego wszystkiego, co wokół jest w świecie stworzonym dla człowieka. To jest też pomoc w dobrym spełnianiu woli Bożej. Więc można powiedzieć, zakres tego daru cały czas się rozwija, cały czas widać jego potrzebę. I zastosowanie w duszpasterstwie bierzmowanych te przynajmniej trzy: dar mądrości, rozumu i rady dla ludzi nauki, dla wykładowców, lekarzy, polityków, dla różnych towarzystw naukowych, także duszpasterstwa akademickie mogą tutaj być zainteresowane, grupy i wspólnoty młodzieży zawodowej, uczniowie i studenci. Do tego można jeszcze dodać też kult świętych, ostatnio bardzo, bardzo dobrze, że tak powiem, przyjmowany jest przez studentów nasz franciszkanin święty Józef z Kupertynu, który miał, jak wiemy, ogromne problemy ze zdawaniem egzaminów i z dostaniem się do święceń. I też są dowody, są świadectwa, że pomaga właśnie studentom w zdawaniu egzaminów. Także nawet studenci z uczelni świeckich chętnie takie obrazki z modlitwą przyjmują. I to jest część tego duszpasterstwa, jeśli chodzi o dary mądrości, rozumu czy rady. Poza tym warto zwrócić uwagę też na dar rady w różnego rodzaju zespołach prawników, lekarzy, psychologów, terapeutów,
także polecić narzeczonym podejmującym decyzję o podjęciu życia kapłańskiego, zakonnego czy misyjnego, a nawet też można zainteresować życiem bierzmowanych dyrektorów, kierowników, czy w ogóle podejmujących decyzje personalne czy materialne, żeby znajdowali tutaj siłę, bo przecież oni bardzo często kiedyś przyjęli bierzmowanie, a tym darem rady nie bardzo żyją. Dalej. No i dar męstwa to jest chyba jeden z ważniejszych współcześnie darów, ponieważ widzimy i po bierzmowanych, i po w ogóle po ludziach, którzy nawet nie są ochrzczeni, że im brakuje dzisiaj wyrazistości, brakuje tożsamości. A jeśli chodzi o chrześcijan, to problemy z dawaniem świadectwa, problemy z różnego rodzaju wytrwałością, cierpliwością, wiernością, przekazaniem, no to jest ogromna przestrzeń do pracy nad sobą, ale też w duszpasterstwie bierzmowanych. W związku z tym dar męstwa dzisiaj to jest bardzo dobra okazja pokazania przykładów i jednocześnie zachęta do naśladowania nam współczesnych ludzi bierzmowanych, którzy oddają życie za wiarę, za Chrystusa. Nawet niekoniecznie musimy patrzeć tam daleko, gdzieś do Iraku czy do Syrii, do chrześcijan. Ostatni bardzo dobry przykład tej dziewczyny, która zginęła w Boliwii jako wolontariuszka misyjna, to przecież kilka lat po bierzmowaniu dziewczyna, która rzeczywiście żyła darami Ducha Świętego. Świadectwa pokazują już w tej chwili jej heroiczność cnót. Także to jest taki bardzo dobry przykład, konkretnie na przykład w tym roku dla bierzmowanych, pokazać tą Helenkę jako tą, która żyła darem męstwa aż do to nie było może męczeństwo wprost, ale aż do otarcia się o śmierć. Zresztą czy męczeństwo, czy świadectwo, to już pewnie na Watykanie będą rozstrzygać, bo zdaje się, jest proces informacyjny, jest przygotowywany. Także ten dar męstwa, szczególnie aktualny dzisiaj w tych pokoleniach ludzi młodych i już bierzmowanych, jest do wykorzystania, jest takim dużym zadaniem dla duszpasterstwa bierzmowania. Dar umiejętności to z tej grupy bardziej praktycznych darów. Zdolność dostrzegania Boga w świecie, możliwość dostrzegania bogactwa stworzenia, wielkości Stwórcy. Dzisiaj, jeśli młodzież i dorośli są zalewani różnymi darami telekomunikacji, motoryzacji, dobrami konsumpcyjnymi, to wszystko jest tak łatwo dociera, dawane jest ludziom, a jednocześnie nie mogą się ci ludzie skupić na rzeczach ważnych. W związku z tym wobec tych możliwości technologicznych umiejętność zobaczenia stworzenia czy zobaczenia przyrody wokół nas to jest też poważna sprawa i można to wykorzystać w duszpasterstwie bierzmowanych. To jest, myślę, taki dar na znaki czasu. Nieprzypadkowo tutaj cytuję papieża Franciszka z encykliki Laudato Si, ponieważ właśnie ludzie, którzy zajmują się przyrodą, twórcy, a także na przykład uzależnieni od telefonów komórkowych czy internetu, którzy nie widzą świata poza monitorem, czy katolicy ekolodzy, to dla nich właśnie dar umiejętności będzie doskonałym narzędziem też w duszpasterstwie. I jeszcze chcę się zatrzymać na darze bojaźni Bożej, bo tutaj tu są dwa problemy. Pierwszy, jak zastosować ten dar bojaźni Bożej, a drugi, co to znaczy dar bojaźni Bożej. Tutaj na tym slajdzie zacytowałem jeszcze Józefa Ratzingera w takim tomie o nauczaniu jego z czasu II Soboru Watykańskiego, gdzie obecny papież senior pokazuje kompromis, na który bardzo często dzisiaj ludzie Kościoła również idą i pokazuje, że tak naprawdę to zamiast daru bojaźni Bożej mamy bojaźń ludzką, czyli bardzo często początek ludzkiej głupoty. I chodzi o to, żeby nie bać się tylko świata, nie bać się złych mocy,
tak jak to najczęściej bywa, ale zobaczyć na dobro Boga, zobaczyć na to, kim On naprawdę jest dla człowieka i zerwać z różnego rodzaju pozorami, bałwochwalstwem, z tym wszystkim, co jest bojaźnią ludzką. Zatem, jak widać tutaj z tego rozważania Ratzingera, mamy tutaj bardzo dobrą wykładnię na to wszystko, co się dzieje w świecie zlaicyzowanym, w chrześcijaństwie, który często jest dominowany przez takie świeckie, kompromisowe sposoby myślenia i działania. I mówiąc właśnie o tym problemie języka, jeśli chodzi o bojaźń Bożą, warto zwrócić uwagę też na inne kwestie związane z bierzmowaniem. To ostatnio też na tym, żeśmy się zastanawiali. Mianowicie takie sformułowanie, tu chodzi o problem języka w duszpasterstwie. Jak widzimy, Sobór Watykański II pokazuje nam, że można go dostosowywać do rzeczywistości. I konkretny przykład. Następny. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Co oznacza dziś w języku polskim, w języku młodzieży słowo znamię? Niektórzy duszpasterze porównują to do tatuażu Ducha Świętego, ale to nie jest ten kierunek, to nie jest dobre ujęcie. Rzeczywiście to znamię, jak czasami niektórzy rozumieją, może być skojarzone negatywnie ze skazą czy z piętnem. W związku z tym tutaj trzeba by się zastanowić, jak inaczej jakby wyrazić tą formułę, która jest używana przy bierzmowaniu dla dobra młodzieży. To ksiądz biskup ostatnio mówił na naszym spotkaniu. I tutaj znowu propozycja papieża Benedykta, który o tym właśnie problemie daru Ducha Świętego mówił w czasie Światowego Dnia Młodzieży w Sydney. Mówił tutaj o tej pieczęci Ducha Świętego, mówił o tej prawdzie, która przenika nasz sposób widzenia, myślenia i działania. No i trzeba będzie, czy patrząc na te wszystkie wypowiedzi papieży, czy księży biskupów, czy popatrząc na nasz słownik języka polskiego, znaleźć tutaj jakąś taką rzeczywiście bardziej zrozumiałą formułę, jeśli chodzi o młodzież. Mówiliśmy też w czasie tutaj naszych prac nad programem duszpasterskim o możliwości jakiegoś znaku, który by wyrażał zadania dla bierzmowanych. Taką propozycją może być lampka oliwna na przykład, czy krzyż, który jest też przy bierzmowaniu, który się wręcza bierzmowanym, żeby on był gdzieś tam w jakimś tam miejscu, które się zapala w czasie zesłania Ducha Świętego, w czasie rocznicy bierzmowania, czy nawet w ogóle w trudnych chwilach, żeby bierzmowany, nawet dorosły, podejmując jakąś ważną decyzję, modląc się, zapalił sobie taką lampkę, pamiątkę z bierzmowania. To byłby bardzo dobry znak i pokazanie, że to ciągle jest aktualny sakrament i jest to taki znak darów Ducha Świętego. Patrząc na różnego rodzaju znaki i szukając tu sposobów, żeby dać odpór tym wszystkim tendencjom laicyzacyjnym, na przykład, o którym mówimy na początku, myślę, że trzeba lepiej wykorzystać media, lepiej wykorzystać internet, lepiej wykorzystać środki, którymi posługuje się dzisiaj młodzież, tak, żeby o bierzmowaniu i potem życie darami Ducha Świętego cały czas w tych mediach funkcjonowało, żeby młodzi i starsi po bierzmowaniu wymieniali się różnymi świadectwami, różnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o Ducha Świętego, żeby stworzyć taki swoisty, tutaj tak nazywałem to, taki Facebook bierzmowanych, żeby to było też takie forum, gdzie można lepiej zrozumieć dojrzałość, umocnienie, wtajemniczenie mocy Ducha Świętego. I właśnie patrząc na media, patrząc na społeczność, patrząc na wspólnoty, które otaczają bierzmowanych, właśnie tutaj należałoby szukać przestrzeni jeszcze lepszego wykorzystania darów Ducha Świętego, źródła nowego życia.
poprzez włączenie i przygotowania do bierzmowania i później bierzmowanych do różnych wspólnot. Zwracam uwagę tutaj na bardzo modny, można powiedzieć, ale też i bardzo dobry sposób ewangelizacyjny wobec młodzieży, tak zwane kursy alfa, które mogą być dobrą okazją do wykorzystania ich popularności w przygotowaniu do bierzmowania i życia z Duchem Świętym. Tam już są 3 spotkania na temat Ducha Świętego. Nie chodzi o to, żeby łączyć kursy alfa z przygotowaniem do bierzmowania, tylko potem, po takim kursie alfa, zbierając w tej samej grupie na przykład tych, którzy nie byli u bierzmowania, poprowadzić z nimi już normalne przygotowanie do bierzmowania. Jak wiemy, w kursach alfa są to wyjazdy weekendowe, są to grupy wspólnotowe, bardzo aktywne, więc w ten sposób właśnie podejścia do bierzmowanych i przygotowanych do bierzmowania i potem już po bierzmowaniu w różnych wspólnotach można rzeczywiście ożywić praktykę sakramentu bierzmowania. Jakie wspólnoty? No, tych wspólnot przecież mamy bardzo wiele. Tutaj przykładowe tylko wspólnoty ewangelizacyjne, charyzmatyczne. No przecież wspólnoty charyzmatyczne biorą swój początek od Ducha Świętego, żeby jak najbardziej tam w tych ramach, żeby też charyzmatycy pomagali kandydatom do bierzmowania i sami jako bierzmowani też dawali świadectwo. Oazy, domowy kościół, akcje katolickie, no w ogóle małe grupy parafialne, o tym też będzie mowa jeszcze dzisiaj, wspólnoty młodzieży i dorosłych, to jest naturalne środowisko dla bierzmowanych, bo przecież w tych wspólnotach są przede wszystkim najczęściej w dużej mierze bierzmowani, chociaż często się zdarzają po wielu latach, że się ujawniają na przykład w akcji katolickiej dorośli już ludzie, którzy nie byli jeszcze u bierzmowania. Ale to tym bardziej to środowisko może pomóc w wzrastaniu, w przyjęciu Ducha Świętego. A zatem i ze strony ewangelizacyjnej, i ze strony duszpasterstwa bierzmowanych te lepsze możliwości widzę w aktywnym włączeniu się w różnego rodzaju dzieła ewangelizacyjne, wzrastanie w dojrzałości chrześcijańskiej w rodzinach, dawanie świadectwa bliskich, przyjaciół oraz każdy, żeby w swoim życiu budował ciągle taki nowy wieczernik, gdzie będzie się odbywać nieustanne zesłanie Ducha Świętego we własnej parafii. Ta wspólnota rodzinna szczególnie jest ważna. Jak powiedziałem na początku, bardzo często jest tam obojętność albo też okazja do jakiejś imprezy, a nie żeby otoczyć troską bierzmowanego i pokazać mu wzór, jak przyjaciele, jak rodzeństwo żyją Duchem Świętym. W związku z tym tu właśnie w rodzinach są olbrzymie możliwości wspólnotowe, żeby bierzmowani, ci, którzy już są bierzmowani i ci, którzy je przygotowują do bierzmowania, mogli się odnaleźć, mogli znaleźć oparcie, mogli też się rozwijać. W związku z tym to właśnie od rodziny będzie zależało, jak będzie wyglądać przygotowanie do sakramentu umocnienia chrześcijańskiego, jak się będzie celebrować przyjęcie darów Ducha Świętego, będzie się świętować uroczystość bierzmowania i jak młody bierzmowany chrześcijan będzie realizować swoją drogę ucznia i świadka Chrystusa. To przecież wszystko zaczyna się w rodzinie. W związku z tym właśnie ten wieczernik w parafii, w rodzinie jest możliwością, jest szansą na odnowę i lepsze wykorzystanie sakramentu Ducha Świętego w polskim Kościele. Zwracam uwagę ten dynamizm, aktywność, wspólnotowość, a nie tylko strona formalna, zwyczajowa, tylko jakieś tam wymagania egzaminu i tak dalej. To nie znaczy, żeby nie robić przygotowania, jakiegoś egzaminu i tak dalej, ale nie stawiać tego na pierwszym miejscu, bo to od razu wszystko będzie wyglądało tak jak dawniej. Więc jak samo zesłanie Ducha Świętego nie jest statyczne, nie jest jakieś tam tylko formalne, to jest ten szum, to jest ten ogień, gwar obcych języków, odważne, dynamiczne wyjście w świat. Przecież zastraszeni rybacy stali się nagle właśnie w Duchu Świętym, z darami Ducha Świętego stali się przecież odważnymi apostołami i tak jest przecież w Kościele i tak powinno być też w życiu bierzmowanych.
dalej. No jeszcze mamy trochę bierzmowanych, także te wszystkie sugestie, te wszystkie propozycje są do wykorzystania. To jest też swoista misja bierzmowanych w XXI wieku wobec tych zagrożeń pokoju, terroryzmu, korupcji, kryzysu gospodarczego, zubożenia społeczeństwa, podziałów, niepokojów, bezrobocia, brak życiowych perspektyw, nałogów, trudności i tak dalej. Na to wszystko przecież można wykorzystać, do tego wszystkiego można wykorzystać dary Ducha Świętego i warto to pokazać i kandydatom do bierzmowania, i już bierzmowanym. Ostatni slajd. Myślę, takie wyzwanie właśnie wypłynąć na głębie, żyć tymi darami, to jest przyszłość Kościoła, przyszłość bierzmowanych. Dziękuję za uwagę.